Witam. Dziś przyjrzymy się klanowi Donieckiemu. Było to ugrupowanie gospodarczo-polityczne zajmujące jedno z kluczowych miejsc w ukraińskiej polityce i gospodarce końca XX i początku XXI wieku. Zostało stworzone na podstawie dawnej nomenklatury partyjnej i przy pomocy tzw. czerwonych dyrektorów. Wiele lat temu były gubernator obwodu Donieckiego, Wołodymyr Szczerban, w wywiadzie powiedział, że następnym prezydentem po Kuczmie będzie człowiek z Donbasu. Szczerbań przeliczył się o jedną kadencję, ale w końcu miał rację. Zespół nowego rządu, którego trząt tworzyli ludzie z regionu Donieckiego, ostatecznie ugruntował władzę i rozdysponował stanowiska. Ten klan miał własnego prezydenta i premiera kontrolował parlament, sądy, prokuraturę i siły bezpieczeństwa. W rękach klanu Donieckiego znalazła się władza w kraju. W 1992 roku Achad Bragin, znany jako Alik Grek, został dyrektorem generalnym firmy Lux. Współpracował z Rinatem Achmetowym i Borysem Kolesnikowym. Region, w którym skoncentrowane są główne zdolności ukraińskiej metalurgii i ciężkiej inżynierii i który wytwarza około 25% ukraińskiego PKB, sam sobie zapewniał donieckim politykom możliwości udanego startu politycznego. W rzeczywistości mieszkańcy Doniecka już podejmowali próby podbicia Kijowa w różnym czasie i przez różnych ludzi. Pierwszą taką próbę datuje się na rok 1993 kiedy po jednym z najgłośniejszych strajków górniczych pierwszy prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk zdymisjonował premiera Leonida Kuczmę, a obowiązki premiera zaczął wtedy pełnić dyrektor jednej z największych donieckich kopalń Juchym Zwiagirski. To prawda, że około roku później, kiedy Kuczma został wybrany na prezydenta, grupa doniecka została zmuszona do opuszczenia ukraińskiej sceny politycznej. Wtedy przyszedł czas na klan Niepropietrowski, Druga próba klanu donieckiego – Odzyskania prawa do godnej reprezentacji we władzach państwowych została podjęta rok później. Nowym gubernatorem obwodu donieckiego został Władymyr Szczerbań, który skupił wokół siebie zespół młodych i ambitnych biznesmenów donieckich. Począwszy od 1993 roku w Doniecku dochodziło do starć zbrojnych i mordów między różnymi gangami i grupami przestępczymi. Najbardziej gwałtowna konfrontacja miała miejsce między gangiem Bragina, a młodym gangiem Kusznira i Riabina. Powodem wybuchu wojny między gangami było zabójstwo jednego kryminalisty o pseudonimie Chirik, który przyjaźnił się z Kusznirem. W odwecie zastrzelono innego kryminalisty o pseudonimie Baraban, który przyjaźnił się z dyrektorem generalnym firmy Lux, Achatem Braginem. Był czasu Nadal krążą plotki o tym, jak Janukowicz doszedł do władzy. Istnieje wersja, w której Helena Tachmetow wprowadził Janukowycza do wielkiej polityki. Po zamordowaniu Achata Bragina, pierwszego właściciela FC Szachtar, Janukowycz zaczął tworzyć pion lokalnej władzy, a wokół niego zaczęli gromadzić się ludzie z Doniecka. Mówi były minister spraw wewnętrznych Julii Łucenko. Zakład na Janukowycza został postawiony po egzekucji polityka, który był bardzo prominentną osobą tamtych lat, czyli Jewchen Szczerbań. A miał on zostać kolejnym prezydentem po Kuczmie. Wiktor Janukowicz zdołał powstrzymać rozlew krwi w Donbasie, a także degradację regionu. Zabójstwo Jewhena Szczerbania. 3 listopada 1996 roku Jewhen Szczerbań został brutalnie zamordowany wraz z żoną w strefie bezpieczeństwa do niskiego lotniska około godziny 12 po wylądowaniu jego prywatnego samolotu Jak-40. Oprócz biznesmena i jego żony zginęli inżynier pokładowy, technik lotniczy. I, lotniski, I lotniskowy inspektor celny. Jak ustaliło śledztwo, morderstwa popełnił obywatel Rosji Władim Bołocki, pseudonim Moskwicz. A także zginęło parę innych osób wymienionych w wyniku chaotycznego strzelania z karabinu maszynowego jego partnera Genadija Zangelidiego. Morderstwo i śledztwo miały głośny odcień polityczny. Wyniki śledztwa w sprawie morderstwa próbowały być wykorzystywane przez różne siły polityczne Ukrainy w walce politycznej. W różnych momentach rozważano wersje dotyczące zainteresowania możliwym udziałem w zabójstwie. Takie osoby jak Wiktora Janukowycza, Rinata Achmetowa, Pawła Łazarenki, Julii Tymoszenko i innych. Rinat Achmetow znany jest również jako człowiek, który nie bał się wystąpić przeciwko premierowi Pawłowi Łazarence. Ukraińskie wydanie internetowe Forum pisze: Z jednej strony wyglądało to na samobójstwo. Łazarenko był u szczytu sławy i władzy, a jego ludzie kontrolowali prawie połowę ukraińskiej gospodarki. Jednak Achmetow, który w tym czasie został prezesem klubu piłkarskiego Szachtar, a firmę Lux odziedziczył po Braginie, swoją drogą skromnie był notowany jako udziałowiec tej spółki. Nie można było się bać go wtedy. Łazarenko wiedział też, jak doceniać przeciwników. Na początku 1997 roku jako premier przyznał, że jedyną osobą na Ukrainie, z którą może rozmawiać na równi jest właśnie Rinat. Achmetow. Ukraińscy politycy uważają, że w 1997 roku to właśnie Achmetowowi udało się doprowadzić do dymisji poplecznika Łazarenki, przewodniczącego Donieckiej Obwodowej Administracji Państwowej Jurija Polakowa i udało się powołać na to stanowisko Wiktora Janukowycza. Od tego momentu rozpoczęła się najnowsza historia klanu donieckiego. Twierdzi się że Achmetow i Janukowicz byli w wielkiej przyjaźni, że ich zespół składał się z szefów filii przemysłowego Związku Donbasu, firm ARS, Danko Energo, Embrol, Gefest. Janukowicz i Achmetow, wypowiadając się w prasie, zawsze mówili, że nie mają wspólnych interesów ani powiązań biznesowych, że łączy ich wzajemne oddanie się interesom regionu. Wspólnymi siłami klan doniecki zdołał wiele osiągnąć. W rzeczywistości powstał kompletny łańcuch produkcyjny. Węgiel, koks, ruda, metal. Pojawiły się też informacje, że klanowi udało się zdobyć do dyspozycji infrastrukturę elektroenergetyczną, organizując w ten sposób de facto autonomiczne i bardzo udane gospodarczo państwo w państwie. Za Achmetowa i Janukowycza, nawet klub doniecki, szachtar, wszedł na poziom międzynarodowy i stał się godnym rywalem dynama Kijowa. Swoją drogą. Rina Tachmetow i Grigori Surkis rywalizowali nie tylko w piłce nożnej, ale także w polityce. Na Ukrainie za znaczące uważa się powołanie w 2000 roku byłego wiceprezesa klubu Szachtar, Rawila Safulina, na stanowisko prezesa Ukraińskiej Profesjonalnej Ligi Piłki Nożnej. Wcześniej stanowisko to zepiastował Grigori Surkis. Ukraińscy analitycy nazywają niedawne pojednanie klanów Donieckiego i Dniepropietrowskiego zasługą Wiktora Janukowycza. Ostatnie poważne starcie interesów obu grup było związane ze sprzedażą udziału w hucie żelaza Stali Alczewsk. Kierownictwo AMK zostało zmuszone do zatrudnienia uzbrojonych strażników, którzy mieli bronić przedsiębiorstwa przed ingerencją rywalizujących grup. W wyniku interwencji Janukowycza udało się równomiernie rozdzielić pakiety akcji. Donieck i Dniepropietrowsk otrzymały 32,5% akcji spółki, a państwowy pakiet 25% plus jedna akcja zostało przekazane kierownictwu Ługańskiej Obowodowej Administracji Państwowej. Pojednanie obu grup regionalnych zaowocowało publicznym podpisaniem umowy o współpracy między dwoma regionami i było zamiarem zjednoczenia wysiłków Partii Pracy Ukrainy, Klan Dniepropietrowski oraz Partii Regionów, Klan Doniecki. Sytuacja w ukraińskiej polityce zmieniała się tak bardzo, że nawet politologom trudno było odpowiedzieć, która partia jest dziś silniejsza i bardziej obiecująca. Niewątpliwe zalety tej pozycji można przypisać temu, że w ich zespole znajdował się szef Państwowej Administracji Podatkowej Ukrainy, Mykoła Azarow, który uważał, że od Donbasu rozpoczęło się odrodzenie Ukrainy, a zatem należy rozszerzyć reprezentację mieszkańców Doniecka we władzach najwyższych Ukrainy, w szczególności w Radzie Najwyższej. Ostateczne wejście klanu Donieckiego do rządu nastąpiło w latach dwutysięcznych, kiedy kijowska Wielka Siódemka pod wodzą Medwedczuka i braci Surkis walczyła z resztkami ugrupowania Dniepot-Pietrowska, Łazarenki, a także przeciwko Julii Tymoszence. Kiedy w połowie drugiej kadencji prezydenckiej Kuczma stanął przed wyborem premiera i następcy dyskutowano tylko o dwóch kandydatach – Kirpym, wówczas wpływowy minister transportu i pojawiło się nazwisko Janukowycza. To Kuczmie jakby przypadkiem zaczęto opowiadać różne kompromitujące historie na temat Kirpy, i wkrótce ludzie Achmetowa przekonali administrację Kuczmy, że Janukowicz to opcja najlepsza. Nie należy jednak zakładać, że Janukowicz był marionetką Rinata Achmetowa. W regionie Donieckim okazał się kompetentnym menadżerem. Przy wsparciu lokalnych firm wszelkiego rodzaju udało mu się podnieść Donbas i sprawić, by przedsiębiorstwa zarabiały pieniądze, oddając je po drodze w zaufane ręce. Jako premier Janukowicz coraz bardziej uniezależniał się od Achmetowa. Wtedy poznał bojkę i firtarza, którzy stali mu się bliżsi niż Achmetow. W 2003 roku Janukowicz stanął na czele Partii Regionów, ostatecznie cementując formację, która obecnie powszechnie nazywana była i jest klanem donieckim, czyli biznes, który przetrwał zbrodnicze lata 90. To prawda, że wówczas Leonid Kuczma ograniczył ambicje Janukowicza. Kuczma w systemie politycznym lat 2000 był niekwestionowanym autorytetem dla całego środowiska politycznego. Niezależnie od koloru partii. Mniej więcej w tej konfiguracji klan Doniecki dożył roku 2004, w którym, jak się wówczas wydawało, stracił wszystko. Na przełomie 2004 i 2005 roku rozpoczął się masowy eksodus, a raczej eksodus ludzi z Kijowa i Doniecka. Urzędnicy Kuczmy, przedstawiciele elity biznesu i sił bezpieczeństwa, którzy przez okna patrzyli na tłum skandujący bandyci do więzienia, pospiesznie opuścili Ukrainę. Coraz częściej mówiono o Majdanie. Dziwna ironia polegała na tym, że to właśnie ta klęska Janukowycza i klanu stała się punktem wejścia prawdziwego, już samodzielnego klanu donickiego na Olimp. Uderzenie sprawdziło przede wszystkim siłę samego Janukowycza. W 2005 roku partia była w stanie półistnienia. Zebrał wszystkich Janukowicz i zapytał, kto tu jest szefem. Ludzie wahali się i odpowiadali, ty. Od tego czasu Janukowicz zawsze sam podejmował ostateczne decyzje. W latach 2006-2007 w partii trwał rozłam. Wielki biznes zmuszony do skupienia się na władzy zaczął z nią filtrować. W 2007 roku współpracownica Achmeta, Achmetowa Rajsa Bogatyrewa została mianowana przez Juszczenkę sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Później została usunięta z partii. Mniej więcej w tym samym czasie coraz większy wpływ na Janukowycza zaczęła wywierać Grupa Firtasza, Bojk i Lewoczkina. Otoczeni przez Achmetowa i Tymoszenko zaczęli negocjować nową reformę polityczną przy wsparciu Putina. Janukowicz nie chciał zaakceptować roli dekoracyjnego prezydenta. Lewoczkin i Bojko poparli go w tym. Lewoczkin zorganizował wyjazd Janukowicza do Moskwy. Tam spotkał się z Miedwiediewem. I opowiedział o planie Tymoszenki i Putina. Miedwiediew odpowiedział: To jest plan Putina, ale to nie jest plan Rosji. Następnie w ławrze Kijowsko-Peczerskiej Janukowicz powiedział, że nie będzie koalicji. Mówiono, że Achmetow dowiedział się o wiadomościach z telewizji i było to dla niego wszystko dużym zaskoczeniem. W przyszłości poparcie miliardera dla kandydata Janukowycza sprowadzało się wyłącznie do udostępnienia mu do użytku samolotu prywatnego Falcon, który należał do Achmetowa. Rozłam klanu stał się kluczem do obecnej niezależności Janukowycza od jego dawnych patronów. Prezydent postanowił zbudować swój własny pion polityczny. Prezydent wśród swoich. Charakterystyczną oznaką nowych nominacji było to, że Janukowicz umieszczał na wszystkich ważnych stanowiskach wyłącznie swoich ludzi, mówi Juri Łucenko. Kim byli ci owi swoje ludzie? Przede wszystkim to ci, z którymi współpracował Janukowicz w obwodzie Donieckim. Faktem jest, że Janukowicz potrzebował sprawdzonych osób. Na przykład Stanisław Skubaszewski. Można nazwać go przyjacielem ze szkolnej ławy. Z Janukowiczem przyjaźnili się od ponad 20 lat. Warto jednak zauważyć, że w bezpośrednim otoczeniu prezydenta nie było tak wielu przedstawicieli starej gwardii donieckiej. Szefem administracji został Siergiej Lewoczkiń z Kijowa, a za kontakty z mediami odpowiadała Anna German-Zelwowa. Za politykę gospodarczą odpowiadała Irina Akimowa z Charkowa. Jednak stara drużyna Doniecka nie straciła całkowicie swoich pozycji. Rinat Tachmetow pozostał najbogatszym człowiekiem na Ukrainie, który wraz z innymi ważnymi biznesmenami Donbasu, Borysem Kolesnikowym, Igorem Główmeniukiem, kontynuowali kontrolowanie wielu procesów finansowych w kraju. Oczywiście teraz klan Doniecki, który bardziej można nazwać klanem Wiktora Janukowycza, osiągnął za nic sławy i wpływów. Jeśli jednak porażka z 2004 roku paradoksalnie połączyła ten zespół, to sukces 2010 roku może równie paradoksalnie być nazwany jako początek rozłamu i rozpadu. Etapy formowania się klanu donieckiego. Rok 1992. Właściciel FC Szachtar, Ahad Bragin, zostaje dyrektorem generalnym firmy Lux. Współpracują z nim Rina Tachmetow i Boris Kolesnikow. Rok 1993. Juchim Zwagiłski został mianowany pierwszym wicepremierem premierem Kuczmy a następnie pełnił obowiązki premiera. Od niego zaczyna się historia obecności ludzi z Donbasu w rządzie ukraińskim. Rok 1994. Dwa zamachy na Achata Bragina. Rok 1995. Morderstwo Achata Bragina na stadionie Szachtara. Rok 1996. Morderstwo zastępcy i doradcy premiera Jewgena Szczerbana. Uważany był za jednego z założycieli klanu Donieckiego i osobę, która pomogła osiedlić się w Kijowie wielu przedstawicielom elity Donbasu. Wraz z gubernatorem obwodu Donieckiego Wołodymyrem Szczerbaniem pracował nad konsolidacją donieckich grup finansowych i przemysłowych. Później Pawło Łazarenko zostanie oskarżony o to morderstwo. Rok 1997 Wiktor Janukowicz zostaje szefem donieckiej administracji regionalnej. W Doniecku powstała Partia Odrodzenia Regionalnego Ukrainy. Jej pierwszym liderem został były burmistrz Doniecka, Wołodymyr Rybak. Rok 2000. Rina Tachmetow zakłada System Capital Management, w ramach której łączy wszystkie aktywa zgromadzone od roku 1996. SCM stopniowo staje się najpotężniejszą figurą na Ukrainie. Rok 2001. Partia Odrodzenia Regionalnego Ukrainy zostaje przemianowana na Partię Regionów. Liderem zostaje Mykoła Azarów. Rok 2002. Prezydent Kuczma powołuje Janukowicza na premiera. Rok 2003. Janukowicz zostaje wybrany szefem Partii Regionów. Rok 2004. Wybory prezydenckie na Ukrainie. Drużyna Kuczmy i Janukowicza zostaje oskarżona o fałszowanie wyników. Rozpoczyna się Pomarańczowa Rewolucja. Prezydentem zostaje Wiktor Juszczenko. Rok 2005 Policja wszczyna postępowanie karne wobec Borysa Kolesnikowa. Pod koniec roku Janukowicz pomaga Juszczęce w mianowaniu Jurija Jechanurowa na stanowisko premiera po emisji z rządu Julii Tymoszenko. Rok 2006 Partia Regionów wygra, wygrywa wybory parlamentarne. Janukowicz po raz drugi zostaje premierem. Rok 2007 Jewgeni Kusznarew ginie podczas polowania. Nazywamy go jedyną osobą zdolną do zastąpienia Janukowicza na stanowisku przywódcy Partii Regionów. Jesienią odbywają się przedterminowe wybory do Rady Najwyższej, po których Janukowicz traci stanowisko premiera, ponownie ustępując Julii Tymoszenko. Rok 2009. Partia Regionów i Julia Tymoszenko negocjują całkowitą rewizję konstytucji i przekształcenie Ukrainy w Republikę Parlamentarną. Negocjacje frustruje osobiste stanowisko Janukowycza, który za wszelką cenę chce się zemścić za rok 2004. Rok 2010 Wiktor Janukowicz zostaje wybrany czwartym prezydentem Ukrainy. Cele polityczne klanu Donieckiego to ogłoszenie rosyjskiego jako drugiego języka państwowego na Ukrainie, federalizacja Ukrainy oraz stosunki sojusznicze z Rosją. Terminalna przeszłość Wiktora Janukowycza. 15 grudnia 1967 roku w wieku 17 lat Wiktor Janukowicz został skazany po raz pierwszy na 3 lata więzienia za udział w napadzie. W związku z amnestią z okazji 50. rocznicy rewolucji październikowej sąd skrócił wyrok do półtora roku. Wiktor odsiedział wyrok w kolonii edukacyjnej Krzemieńczuk. I został zwolniony warunkowo na wniosek administracji za wzorowe zachowanie. Według zeznań mieszkańca Smiły, Mykoły Moskowczenki, który również przebywał w tej kolonii w tym samym czasie co Janukowicz, mówi, że Wiktor współpracował z administracją zakładu karnego. Po raz drugi Wiktor został pociągnięty do odpowiedzialności karnej za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu na podstawie artykułu 102 o Kodeksu Karnego Ukraińskiej SSR, i 8 czerwca 1970 roku został skazany na dwa lata pozbawienia wolności. Postępowanie przygotowawcze i rozpatrzenie sprawy w sądzie trwało 9 miesięcy. Według zeznań jednego z przyjaciół Wiktora Janukowycza, Oleksandra Martynenko, podczas incydentu była obecna dziewczyna, którą Wiktor Janukowicz miał ponoć chronić przed pijakami. Istnieje także legenda, że sprawa została faktycznie wniesiona o gwałt na podstawie artykułu 118 Kodeksu Karnego ukraińskiej SSR, ale dzięki współpracy Janukowycza z władzami zeznanie ofiary gdzieś zaginęło. Wiktor odbywał karę w Jenakowskiej Kolonii Poprawczej nr 52 we wsi Oleniwka. W grudniu 1978 roku decyzją prezydium Donieckiego Sądu Obwodowego uznano wyroki skazujące Janukowycza za bezpodstawne. Stało się to możliwe dzięki apelacji do Donieckiego Sądu Obwodowego kosmonauty Georgija Berchowoja, deputowanego do Rady Najwyższej ZSRR. Okoliczności tych spraw są kontrowersyjnie omawiane przez szereg środków masowego przekazu. W 2004 roku do, Doniecko, do Doniecka wezwano dziennikarza, aby wyjaśnić sytuację w rejestrze karnym premiera. Oleksandr Kondratiew, szef donieckiego sądu apelacyjnego, zapytał ich, czy macie powód, by nam nie wierzyć. 8 lutego 2005 roku doniecka prokuratura obwodowa na polecenie prokuratury generalnej Ukrainy wznowiła śledztwo w sprawie ewentualnych fałszerstw w usuwaniu wyroków wskazujących Wiktora Janukowycza. W lipcu 2005 roku, podczas kontroli przeprowadzonej przez Doniecką Prokuraturę Obwodową, ustalono, że w latach 2002-2004 pracownicy Donieckiego Obwodowego Sądu Apelacyjnego sfałszowali dwie uchwały Prezydium Donieckiego Sądu Obwodowego z dnia 27 grudnia 1978 roku. Stwierdzenie o nieważności wyroków Sądu Ludowego w Janakiewie wobec Wiktora Janukowicza z artykułu 141, części 2, rozbój związany z przemocą oraz artykuł 102, świadome zadawanie obrażeń cielesnych. Badanie przeprowadzone przez Centrum Naukowo-Badawczo-Kryminalistyczne MSW w Obwodzie Donieckim, a także kolejne przeprowadzone przez Państwowe Centrum Naukowo-Badawcze są, Sądownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, potwierdziły fakt sfałszowania tych ar, akt archiwalnych. We wnioskach z obu śledztw zauważono, że kartki z uchwałami różniące się składem papieru od pozostałych zostały wstawione do sprawy po jej zszyciu. Podpis sędziego Witalia Chowańskiego, który badał sprawę Janukowycza, został sfałszowany przez inną osobę. W październiku 2005 roku śledztwo zostało umorzone. Organom śledczym nie udało się odnaleźć oryginałów sfałszowanych dokumentów. Przestępstwa zgodnie z artykułem 366 części II Kodeksu Karnego Ukrainy zakłada fałszerstwo tylko i wyłącznie oryginalnych dokumentów. Witarii Bojko, ówczesny przewodniczący Prezydium Donickiego Sądu Obwodowego, późniejszy szef Sądu Najwyższego Ukrainy, niejednokrotnie stwierdzał, że osobiście podpisał orzeczenia sądu o cofnięciu wyroków wskazujących. W 2006 roku wszczęto postępowanie karne w sprawie sfałszowania orzeczeń sądowych o cofnięciu wyroków wskazujących Wiktora Janukowycza. Sprawa została zamknięta w lipcu 2006 roku. To tyle na dziś w sprawie klanu Donieckiego. W następnym odcinku przeniesiemy się na Kaukaz.